Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta wiele kontrowersji wywołał punkt zapytania i interpelacje radnych. Powodem nieporozumień było opuszczenie przez Jerzego Zwolińskiego obrad tuż przed punktem, w którym radni mogą zadawać burmistrzowi pytania. Proszę o zdjęcie z porządku posiedzenia dzisiejszego tych dwóch punktów, ponieważ interpelacje i zapytania zgodnie ze statutem są kierowane do burmistrza, a nie do zastępcy burmistrza. Poważnie pana burmistrza Świętońskiego właśnie w jego imieniu odpowiadał. Znaczy prosił mnie o zdjęcie, ten statut nie mówi. Jesteśmy traktowani przez pana burmistrza tak, jak widać. Szanowni państwo, no burmistrz nie powiedział mi z jakiego powodu, ale powiedział, że ma ważny powód i musi opuścić salę. Poprosił mnie o zwolnienie. Pan radny Ścicio, proszę. Wysoka Rado, panie przewodniczący, popieram ten wniosek kolegi siedzącego koło mnie, pana Moskaluka. To już kolejna sesja, kiedy burmistrz nie może wysłuchać naszych interpelacji. Może rzeczywiście przełóżmy ją na następną sesję. Albo kadencję. Pan radny Kardasz. Szanowni państwo, Wysoka Rado, ja chciałem tylko dwa słowa powiedzieć na temat tego, co mówiłem, gdy przegłosowaliśmy porządek sesji. Zwracam się tutaj do radnych, którzy przegłosowali negatywnie postawiony przeze mnie wniosek, aby punkt pytania interpelacji przełożyć od razu po sprawozdaniu z pracy burmistrza jako punkt piąty. Ta sytuacja, gdzie ja ten wniosek zgłaszam, to jest już kilkakrotnie, powtarza się kilkakrotnie, mamy sytuację taką, gdzie pan burmistrz nie czeka na te pytania, które są w programie sesji, więc ja zwracam się do państwa, państwo radni z koalicji, żeby się następnym razem, na następnej sesji zastanowić, czy faktycznie ten mój wniosek stawiany od kilku sesji nie jest zasadny. Bo może tak do wyboru będziemy czekać, aż może któregoś razu pan burmistrz jednak poczeka, aż mu zadamy te pytania. Dziękuję. To ja wobec tego chciałbym zadać pytanie państwu radnym, którzy chcieliby złożyć interpelację. Jakie się ma do zapisu statutowego mówiącego o tym, że interpelacja składa się przewodniczącemu rady w terminie najpóźniej na 6 dni przed planowaną sesją rady i tę interpelację przewodniczący rady ma niezwłocznie obowiązek złożyć adresatowi, czyli burmistrzowi. A pytania? To jest sprawa pierwsza. Druga, jeżeli chodzi o zapytania, składa się w sprawach aktualnych również w trakcie sesji, natomiast w formie pisemnej przewodniczącemu rady. Chciałbym zapytać wobec tego swojego kolegi przewodniczącemu rady, czy dostał, czy otrzymał w formie pisemnej albo interpelację, albo zapytanie od państwa radnych w tym terminie. Również. Więc jeżeli nie, to teraz zwracam się państwu do państwa. Jeżeli macie państwo ochotę zadać pytanie, czy zastępcy, czy burmistrzowi interpelację, to dlaczego państwo nie przyjmujecie to do wiadomości, że upoważnioną do tego osobą jest burmistrz czy zastępca burmistrza, który nie musi odpowiadać na sesję, a może odpowiedzieć w takiej formie, jak ja tutaj powiedziałem, w formie pisemnej, w terminie 21 dni, tak jak statut przewiduje. I proszę bardzo, możecie państwo otrzymać taką odpowiedź w terminie zapisanym w statucie. Ja tutaj nie broni burmistrza, absolutnie. Tylko proszę wykorzystywać, czy też może nie tyle wykorzystywać, tylko przede wszystkim opiera się na tych zapisach, które są w statucie, które sami przyjęliśmy. W związku z tym, że pan burmistrz upoważnił swojego zastępcę, rozumiem pracowników, do udzielenia nam odpowiedzi, a jest na sali radca prawny i wiceburmistrz, ja pozwolę sobie zadać kilka pytań. I pierwszy z nich. W ostatnich dniach sierpnia została podpisana umowa pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową w Lubartowie a miastem Lubartów dotyczące oświetlenia terenów spółdzielczych. Jak się to odbywało, to zapraszam państwa na stronę internetową. Tam publikujemy całą korespondencję od 15 marca do dnia 31, żeby pokazać, jak odbywały się te negocjacje i jak z urzędem miasta się negocjuje. Ale abstrahując od tego, pani mecenas i panie burmistrzu, bo mam do was następujące pytanie. Zawarliście umowę ze spółdzielnią mieszkaniową, gdzie wbrew temu, co słyszeliśmy z tej mównicy, spółdzielnia ma ponosić opłatę
nie za punkty świetlne, które stoją na jej terenach, chociaż również, ale także za smugę światła, która pada na teren spółdzielni mieszkaniowej. Chciałem Państwu wskazać, że cała poprzednia argumentacja i cały absurd tego, co było w Bulbartowie tworzone, zamyka się tym, że na ulicy Orsi-Dreschera spółdzielnia mieszkaniowa nie posiada ani jednej latarni, a jest obciążona za dwa punkty świetlne, które stoją na terenie gminy miasto Lubartów. Gdzie tu jest złamane prawo? W którym momencie tu jest złamane prawo? Bo szczerze mówiąc, po tych argumentacjach i po tych licznych obszernych wypowiedziach, które słyszałem, no wynikałoby, że to co stoi na tym twoim terenie, to jest twoje. Wobec tego, czy ta umowa jest zgodna z prawem pani mecenas, czy niezgodna? Wobec tego, w świetle tych wszystkich interpretacji prawnych, które słyszeliśmy ze strony Urzędu Miasta, wolno obciążać za tę latarnię, która stoi na... wolno płacić za latarnię, która stoi na nieswoim terenie, czy nie wolno? Czy za te dwie latarnie powinien płacić Urząd Miasta, czy spółdzielnia mieszkaniowa? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie związane jest z kanałem Telewizja Lubartów. Jakiś czas temu obszernie informowano nas o tym, że została zawiązana umowa pomiędzy Telewizją Lubartów a Urzędem Miasta. I informowała nas prasa, że została to zawarta umowa na kwotę 21 tysięcy złotych. I tu mam pytanie. Czy kwota 21 tysięcy złotych to jest przedmiot tej umowy, to jest ta stawka? Czy to jest inna stawka, o wiele wyższa lub o wiele niższa? Ze wskazaniem na o wiele wyższa. Po drugie, czy w tej umowie są zapisy, które by mówiły o tym, że bez względu na to, czy się stoi, czy się leży, 2100 miesięcznie się należy? Tak, komunę. A to w takim wypadku, panie Witku, w Lubartowie mamy komunę, skoro pan tak mówi. Bo chciałbym się dowiedzieć, czy jest sytuacja taka, że... Przepraszam, że to sytuacja jest taka, że no, chciałbym, żeby pani mecenas na to pytanie odpowiedziała. I czy zasadne jest, żeby komuś, kto nie wykona danej usługi w danym miesiącu, w ogóle zapłacić tą stawkę? Mało tego, czy zasadne jest, żeby nie rościć sobie w kolejnym miesiącu praw do tego, czego nie wykorzystaliśmy w poprzednim? Chciałbym poznać opinię pani mecenas, czy takie umowy świadczą o gospodarności, czy nie o gospodarności Urzędu Miasta. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja do pana burmistrza mam takie trzy pytania. Pierwsze chciałem zapytać, kiedy jest planowany termin zakończenia przebudowy ulicy Gazowej? Nie mówię całego czasu na Lubartu, tylko ulicy Gazowej. Drugie, mieszkańcy ulicy Lipowej pytają, czy w ramach przebudowy ulicy Gazowej i czas na Lubartów będzie jakakolwiek inwestycja, która dotyczyłaby chodnika od ulicy Klonowej do ulicy Gazowej? Czy jakiekolwiek pieniądze w tej materii są przeznaczone? To jest drugie. I trzecie pytanie, czy można by było odtworzyć linię na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja i ulicy Cichej, skręcający z ulicy 1 Maja w lewo na ulicę Cichą, mieli na środku linię, czyli wiedzieli, gdzie się ustawić na tym skrzyżowaniu. Ta linia była dwukrotnie zmieniana, w tej chwili nie ma żadnej linii. W związku z czym, czy można by było odtworzyć przynajmniej jedną z tych linii, tak żeby była jasność, gdzie oni tam mają stanąć, w którym miejscu. I ostatnie pytanie, czy będzie możliwość, żeby odtworzyć część skarpy na ulicy Szkolnej, ponieważ tam było ścięte drzewo po tych burzowych, po tej niepogodzie było wycięte drzewo. Skarpę została naruszona i w tej chwili tam jest dość głęboka dziura, która zagraża nie tylko mieszkańcom, ale też zagraża nawierzchni ulicy Szkolnej i krawężnikowi. Tak, żeby po prostu odtworzyć ten fragment, żeby woda nie podmyła jest. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja akurat mam jedną interpelację skierowaną właśnie do pana. Dobrze się składa, pan jest przewodniczącym zarządu Związku Komunalnego w gminie Lubartowskiej. I ja już na raz ostatni proszę pana o to, aby członkowie tego związku, czy wójtowie stojący
na czele gmin wchodzący w skład Związku Komunalnego Gminy Lubartowskiej przystąpili do wprowadzenia zmian w tej gminie, w której finalnie powinien znaleźć się Zakład Zagospodarowania Odpadów. Chciałabym, aby Pan przy okazji tej interpelacji odpowiedział mi, dlaczego w Rokitnie, tu gdzie funkcjonuje wysypisko, dlaczego w pobliżu funkcjonującego od 20 lat wysypiska nie może powstać ten zakład. O tym, o to prosiliśmy, o przystąpienie do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego z ukierunkowaniem na gminę Lubartów, prosiliśmy od 3 stycznia 2009 roku, a zatem od tego spotkania, gdzie w spółdzielni mieszkaniowej było wielu mieszkańców, był pan burmistrz i wyraźnie była ta prośba skierowana do pana. Prosiliśmy, abyście przystąpili do zmiany lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Nie zrobiliście w tym kierunku niczego. Minął rok 2009 i mija, dzięki Bogu, 2010. Wiemy dokładnie, jak szybko można wprowadzić zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Wiedzą, szanowni państwo radni, na przykładzie miasta Lubartów, jak to wszystko pięknie poszło w odniesieniu do pewnych regionów, w odniesieniu do pewnych terenów naszego miasta i w odniesieniu do konkretnych działek.